Żeby sprzedać coś, co niewiele robi, trzeba pokazać, że mamy do czynienia z czymś ponadprzeciętnym, najlepiej, bardzo mądrym. Wtedy nikt nie będzie próbował zrozumieć, jak to działa. Dlatego producenci akcesoriów audiowudu tak upodobali sobie słowo Kwantowy! Przecież nikt nie będzie pytał o co tam chodzi, bo to czarna magia, którą niewielu rozumie. Dziś pokażę wam jedno takie urządzenie, które wykorzystuje ten efekt. Kwantowy rezonator szumów od Civicing Audio. Cześć, jestem Marcin. Oglądasz tą składowy, który ciągle nie ma nowego intra. Niewielu jest noblistów projektujących akcesoria audio, a dokładnie jest ich okrągłe zero. Mimo to, każde kolejne urządzenie oferowane na rynek audiowodu zdaje się bardziej i bardziej łamać prawa fizyki. I tacy twórcy, zamiast korzystać z wiecznej chwały noblisty, wykładać na całym świecie i udzielać wywiadów w prestiżowych mediach, wolą pracować społecznie ku chwale szerokiej sceny i udawać naukowców na stronach zasypanych banerami producentów kabli. No, i takim dobrym samorytaninem jest osoba, która stoi za kwantowym rezonatorem szumów QNR plus od Caqing Audio. Jest ona również poetą, bo opis tego urządzenia jest no, naprawdę bajkowy, ale o tym zaraz. A co w ogóle robi ten kwantowy rezonator szumów? Y jest to równoległy kondycjoner sieciowy, który usuwa, według usług producenta, zakłócenia z sieci i dodatkowo emituje fale szumana. Na temat tych fal zrobiłem cały osobny odcinek, który zamieszczam wyżej. To będzie, to będzie z tej strony. Idea niby prosta: usunąć zanieczyszczenia z sieci elektrycznej. A w jaki sposób ten rezonator szumów realizuje to zadanie? Ano, ma emitować do sieci impulsy, które mają niwelować wszelkie zanieczyszczenia. Nie muszę chyba dodawać, że nie istnieje takie falowe panaceum na zakłócenia, i żeby takie szumy w ten sposób zniwelować, to urządzenie musiałoby emitować dokładnie taki sam sygnał, który odbiera, tylko z obróconą polaryzacją i to na tyle szybko, żeby nie wystąpiły przesunięcia fazowe. Czyli bardzo szybko, w zasadzie natychmiast. A, no i urządzenie musiałoby wiedzieć przede wszystkim, co jest szumem, a przecież szum jest losowym sygnałem, i moglibyście teraz stwierdzić: no dobra, może tam siedzi jakiś generator, cudawianki, technologia kosmiczna z NASA. Przecież słuchawki ANC działają na podobnej zasadzie. Dlatego tutaj warto wspomnieć o pewnym ważnym szczególe. Otóż urządzenie Składa się z rezonatora falszumana i kilku diutlet, ułożonych w takie słoneczko po burmocy 1,5 wata, dokładnie tyle, ile miałoby urządzenie zasilające tylko kilka diod i jeden prosty generator. Niedostatecznie jednak dużo do tego, żeby wygenerować impulsy mające kompensować szum w sieci elektrycznej. Po prostu matematyka się tutaj nie zgadza. W słuchawkach ANC mamy bardzo małe prądy, dlatego wykonanie takiej filtracji jest możliwe. Tutaj mamy do czynienia z wiele potężniejszymi zakłóceniami i wygenerowanie takiego antyszumu o takiej samej mocy co szum właściwy na pewno pochłonie więcej mocy niż 1,5 W. Czy taka filtracja jest w ogóle możliwa? Tak. Ale nie w urządzeniu o takiej wadze, mocy i gabarytach. A no i oczywiście producent zaleca, żeby stosować z tym urządzeniem specjalistyczny, czyli audiofilski kabel zasilający. Dla odpowiedniego efektu oczywiście. Jeśli się przyjrzymy za szklaną szybą osłaniającą górę obudowy, znajdziemy też wyeksponowane mocowanie na bezpiecznik. Ten oczywiście też powinien być. Odpowiednio audiofizki. Przejdźmy teraz do opisu działania, który oddam w ręce poety, bo ten był wyraźnie natchniony poszerzanem scenianu. W centrum urządzenia magiczny krąg zielonych światełek. Grają i podskakują, czyli co mocowanie pneumatyczne. Każdy błysk to celny strzał w zakłócenie. Fioletowa lampka w środku, no jak dla mnie to jest niebieski, no ale dobra, sygnalizuje, że właśnie obcalono nam audiofilskie życie. Rezonator informuje, że właśnie powstrzymał śmiertelny atak atomowy elektrycznych szumów. Wyraźnie zauważył Państwo, że inaczej ów diodowe wianuszek zachowuje się rano, inaczej wieczorem, a już całkiem specyficznie w środku nocy mieszkańcy wieżowców z windami mogą niekiedy liczyć na iluminacje porównywalne z wesołym miasteczkiem. Tak, tyle w sieci państwa domów jest zanieczyszczeń. Błękitna laguna, chyba tak nazwałbym to pudełko. Takie rodzi skojarzenia, gdy po kilku milisekundach od Odbieram dźwięki w najczystszej ich postaci i czuję się jak w audiofilskim raju. Bo to cecha i atut tego urządzenia najważniejsza jego oddziaływanie psychologiczne i bioenergoterapeutyczne. Tak, naprawdę tam użyli słowa bioenergoterapeutyczne. I tutaj autor pewnie nawiązuje do rezonatora Falszumana, chociaż mam wrażenie, że działanie psychologiczne ma większy związek z kwotą wydaną na to cacko. Przypomnę tylko, że Falezumana to taki naturalny rezonans elektromagnetyczny Ziemi, a wyznawcy medy medycyny alternatywnej uznają, że obecność tego rezonansu jest niezbędna dla naszego samopoczucia, dobrego samopoczucia, oczywiście. Problem w tym, że jest to fala elektromagnetyczna o tak niskiej częstotliwości, że jej emisja wymaga potężnej anteny, naprawdę potężnej. Żadne tego typu urządzenie nie jest w stanie wyemitować takiej fali. Może ją wygenerować, jasne, ale nie wyemitować. Nie taką tycią antenką zasilaną zasilaczem do efektów gitarowych. No ale o tym, tak jak mówię, jest cały osobny materiał. Ale w ogóle ciekawe jest to, że urządzenie ma emitować te rozbłyski tylko w momencie, kiedy eliminuje te szumy i zakłócenia, czyli

W zasadzie losowo, a jednak do sesji zdjęciowej postanowiło zaświecić wszystkimi lampkami i to do kilku zdjęć, nawet co wskazuje na to, że może to nie być takie losowe, jak to przedstawia producent. Albo inaczej mówiąc, to może być losowe, ale mam dziwne przeczucie, że częstotliwość świecenia tych lampek może wcale nie być skorelowana z zaszumieniem sieci elektrycznej. Choć muszę przyznać, opis, jakie to zło czeka w gnie miastku potrafi wzbudzić strach. I znów oddaje głos poecie. Pralki, windy, suszarki, komputery, odkurzacze, chłodziarki. Całe imperium, które kontraatakuje się wzajemnie wysyłając i odbierając efekty iskrzenia na rotorach, komutatorach, szczotkach, szczytnikach, pomruki kiepskich transformatorów, przeciążone uzwojenia, sprzężenia, pulsowanie pól elektromagnetycznych, etc., etc., lista zjawisk godna litania oligofilskiej. Amen. No bez amen to już jest moja taka yy, inwencja. Dalej w ogóle mamy opis wykładu z fizyki, jak to mądry pan wykładowca pyta studentów, yy, jak prąd w gniazdku płynie, a w zasadzie jak się dowiemy kuśtyka. Podmiot liryczny tym razem zdaje się przyglądać tej sytuacji z boku. Oddajemy mu głos. Jest rok. Tak dawno, że nie pamiętam nawet, czy, na, czy wynaleziono już wówczas kalendarze. Zajęcia zmiernictwa elektrycznego tak, kalendarze wynaleziono przed elektrycznością warto o tym pamiętać. Profesor M ksywa Cewczółeczka. Z głęboką, niczym nieuzasadnioną wiarą, że w tych 30 parę par oczu wreszcie cokolwiek zrozumie z tajemnic zjawisk fizycznych. Sięga po broń ostateczną. Pan cewczłeczka na pewno byłby dumny z tego, gdyby się dowiedział, że co, co powołując się na niego robi jeden z jego studentów. Tak, na pewno pojął te tajniki, które pan profesor chciał przekazać. Unosi lewą rękę przed siebie tak, że zgięta lekko w łokciu przesłania jego twarz a w stronę poddających się hipnozie słuchaczy wyciąga dwa palce, wskazujący i kciuk. Ten palec, czyli kciuk, doświadczony w elektrycznych eksperymentach i mechanicznych testach, dalece odbiega swoim kształtem od wzorów spotykanych u, bo u bohaterów rzeźb Fidasza. Profesor lekko się pochyla, rusza między ławki i przebierając palcami ilustruje marsz elektronów. I tak ten prąd przez te przewody cisza w klasie, jak w czarnej dziurze popie... <laughs> da, naprawdę, tak ja, tak, ta, tam jest napisane. Kuśtyka chyba wyps wypsnęło się niesfornemu uczniowi. O, geniusz, patrzcie! Stąpił na ziemię i pod którym numerkiem figuruje w dzienniku? Piątka, Prąd Kuścika. Czy spotkał ktoś z Państwa bardziej poetyckie określenie w technice i opis techniczny zjawiska w poezji? Tak, tamto pokolenie latało w kosmos, proszę Państwa, kolejne i następne. Szybuje po galaktykach galerii. Nie wiem, czy to jest odwołanie do galerianek, ale hej, obecne pokolenie też lata w kosmos i myślę, że tamto też latało. Zatem Prąd Kuścika. Jeśli w jednej sieci mamy kilka urządzeń, to w przewodach starannie ukrytych pod tynkiem mamy pełne bogactwo kuter-nogich prądów, przetrąconych łamak napięciowych i natężonych audiofilską próżnością amperów. Żadne omy czy piki faradów nie są w stanie opanować i zapanować nad tym sieciowym chaosem. Tak było. Nie kłamie. Tak było do czasu, aż... Wracam do elegancji w opisie i słownictwie, nie opracowano idei i nie przyobleczono je w żadną, je w broń znaną nauce jako kwantowy rezonator szumów. No myślę właśnie, że nauka nie za bardzo wie, co w tym urządzeniu jest kwantowego, poza nazwą oczywiście i powtarzam, anonimowy poeta audiofilu, Nobelczeka. Na ciebie czeka. Wystarczy tylko udowodnić działanie swojego urządzenia, które już przecież od lat sprzedajesz, korzystając z wiedzy zdobytej u profesora C. W. i opublikować te doniesienia w recenzowanym czasopiśmie, dając innym ekspertom zweryfikować swoje tezy. I mówię to ze świadomością, że kilka firm próbowało już publikować tzw. white paper swoich cudownych odkryć. Nie była to jednak publikacja w czasopiśmie recenzowanym, te swoją drogą też nie są idealne, a najczęściej na swojej stronie, co pokazuje, jaka jest wiarygodność takich tekstów. To ma działać troszkę na zasadzie faktoidu. Niedawno widziałem nawet taki artykuł stylizowany na naukowy, który był wetknięty w oparciu siedzenia pasażera w taksówce, i w tym artykule autor udowadniał, że piramidy zbudowali obcy. Były przepisy i wszystko, nawet cytat na początku, więc to musi być prawda. A propos cytatów, na zakończenie już chciałbym zacytować wam fragmenty recenzji tego urządzenia. W oryginale w języku niemieckim znajdziemy je na stronie sprzedawcy. I tak Klaus Miller na łamach czasopisma analog napisał: Zdecydowanie powinieneś wypróbować rezonator szumów kwantowych. Prawdopodobieństwo odniesienia z nim większego sukcesu niż z 1001 innymi środkami tłumienia zakłóceń jest bardzo wysokie. QNR jest dla mnie od lat najbardziej zrównoważonym ogniwem. Poprawiającym dźwięk, który wprowadziłem do mojego systemu stereo. Prawdopodobieństwo, że atomy, z których składa się moje ciało, wtopią się w podłogę, na której w tym momencie siedzę, również jest niezerowe. Ale idę o zakład, że jest wyższe niż prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w usuwaniu szumów z kwantowym rezonatorem i tym tysiącem jeden innych akcesorów, które według pana recenzenta przedstawiają jeszcze mniejsze prawdopodobieństwo działania. Ciekawe, swoją drogą, co to za akcesoria. Z kolei pan Dirk Sommer w czasopiśmie Hifi Statement stwierdził Rezonator Quantum Noise firmy Siveking może znacząco poprawić brzmienie łańcucha, nawet w systemie, który nie jest optymalnie skonfigurowany. Zapewnia znacznie lepszą dystrybucję przestrzenną instrumentów, poprawia dynamikę i sprawia, że słychać więcej szczegółów. Nadmierne strojenie nie powinno mieć jednak sensu. Jeśli już zoptymalizowałeś dźwięk swojego łańcucha za pomocą wielu środków, QNR również niewiele pomoże. Ja mam wrażenie, że nic, no ale dobra. We wszystkich innych przypadkach zapewnia lepszy dźwięk bez eksperymentowania, co jest konieczne przy umieszczeniu elementów strojenia pomieszczenia. Koniecznie wypróbuj. Dziękuję, nie wypróbuję, wolę wydać pieniądze na elementy strojenia pomieszczenia. Następno, następna recenzja jest zdecydowanie moją ulubioną i autorem tego cytatu jest Kai Brockman z czasopisma Fidelity. Oto cytat. Ta wymowna cisza niesie więcej treści niż poetyckie zwroty pozostałych recenzentów. Ten materiał zakończę pozdrowieniem. Pozdrowieniem, które jest adresowane chyba do wszystkich, którzy oglądają ten materiał i dotrwali aż do końca. Opis na stronie sprzedawcy niesie bowiem przesłanie, a nie do życzę stopy szumów pod kilem, nawet dwóch stóp i trzech kilów. W imieniu wszystkich dziękuję za te serdeczne pozdrowienia. Myślę jednak, że takie doniesienia nie na wiarę powinno się brać, a na rozum. No ale cóż, co ja mogę wiedzieć? Panie drogi audiofilu wynalazco, proszę udowodnić swoje tezy, twierdzenia, że tutaj kwantowy rezonator szumów działa, Nobel czeka. No cóż, można powiedzieć, a ty to nieskładowy, dlaczego ty tego nie przetestujesz? Otóż nie będę wydawał Chyba 6,5 tysiąca złotych to kosztuje. 6500 zł na takie badziewie, żeby tylko udowodnić, że nie działa, co jest w zasadzie oczywiste. No cóż, oddaję pałeczkę tobie, drogi Audiofilu, drogi Poeto. Dzięki za dźwięki do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.